7 lat starszy. Rafał Dudek jest też nieznacznie większy, ma nieznacznie większą rozpiętość ramion, bardziej doświadczony. Również fighter z Nowego Sącza. No i zaczynam tych swoich firmowych kopnięć Dominik Zadora. Nie na darmo nazywany japońskim drwalem. Wielu przeciwników Dominika Zadory wspominało o tym, że ten przydomek nie jest przypadkowy, że faktycznie te kopnięcia mają ogromną moc, są wyprowadzane z ogromną siłą i szybkością. Dudek z kolei upodobał sobie ataki na tułów. Być może czuje, że bak z paliwem Dominika Zadory jest do wyczerpania. Jak zwykle ogromne emocje w narożniku Dominika Zadory tam. Dobry podbródkowy teraz przeszedł gardę Dudka Zadora. Świetny wewnętrzny low kick. Seria ciosów teraz spada na szczękę, ten prawy na koniec Dominika Zadory. Ale zachowuje spokój pod tym ostrzałem Rafał Dudek. No ale musi mieć się na baczności, bo tak naprawdę każdy z tych ciosów, które wyrzuca Dominik Zadora, ma piekielną siłę i może zakończyć ten pojedynek. Odgryza się teraz Rafał Dudek lewym sierpowym, który również trafia w głowę tym razem Dominika Zadory. Dobry prawy ze strony Dudka, chociaż mało siły w ten cios akurat włożone. Próbuje łapać Dudek klincz, złamać postawę Zadory, naciągnąć go na jakieś kolano. A kapitalny lewy teraz Dominika Zadory. Zachwiało tam delikatnie Rafałem Dudkiem, ale już wszystko w porządku. Teraz przechodzi do ofensywy. Oj, oj, odczuł te ciosy na tułów Dominik Zadora. Rusza Rafał Dudek. I będzie liczony. Tak jest, jest pierwsze liczenie Dominika Zadory. I widać też potężną opukliznę na oku. Być może lekarz będzie wezwany. Tak jest, sędzia Bajtel pokazuje, że zaprasza do klatki lekarza. Dobra, musimy kończyć. Koniec tego pojedynku. Nie dopuszcza lekarz do dalszej rywalizacji Dominika Zadory. Starcie, które przez knockout techniczny zwycięża.